Cześć kochani z tej strony Skarlet. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej luźnej rozgrywki, którą traktuję jako taką prywatną rozgrywkę, rozgrywkę, która będzie się Wam pojawiała w jakieś randomowe dni, kiedy po prostu nie będę miała nic innego właściwie do wrzucenia, a wiem, że tego nagram bardzo dużo, ponieważ bardzo się wciągnęłam w granie w nowy dodatek, co mnie fascynuje i rozwijanie takiej zwykłej, normalnej simowej rodzinki. I pamiętajcie o tym, że i jej umożliwiło mi formę wsparcia, które polega na tym, że kiedy Wy robicie zakupy sobie na Origin bądź jej app, możecie umieścić kod Scarlet. Zresztą ja Wam pokażę tutaj w trakcie montażu, gdzie mniej więcej. I ten kod pozwala na to, żeby 5% z kwoty, którą zapłacicie, zostało przekazane dla mnie przez EA. Czyli 95% idzie dla EA, 5% idzie dla mnie. Oczywiście jest to wiadomo dobrowolne, to Wam w żaden sposób nie zwiększa rachunku, ale niestety też nie zmniejsza, bo nie jest to kod zniżkowy tylko taki kod dla tych, co chcieliby w ten sposób mnie wesprzeć, bo i tak kupują dodatek jakiś albo coś, więc stwierdzili, że to mogłoby być spoko. I jeszcze co chciałam powiedzieć, a, że to jest dostępne właśnie tylko i wyłącznie na Orginie i jej app, i że dotyczy wszystkich produkcji, produktów związanych z The Sims 4, nawet tych objętych obniżkami, czyli jeżeli chcecie kupić kity, akcesoria, pakiety, dodatki dowolne, to za każdym razem jak zrobicie taki zakup, możecie wpisać ten kod, on jest aktywny do 27 kwietnia. Więc jeżeli chcecie, to możecie. I w ogóle strasznie nie lubię o tym mówić, ale powinnam o tym mówić. I to jest takie o! Także jak macie ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie. Będę przy odcinkach jeszcze o tym mówić, więc prawdopodobnie co odcinek to będzie, więc przepraszam z góry, jeżeli kogoś to będzie mocno denerwować. I zapraszam was na ten kolejny odcinek i jeszcze taka jedna uwaga. Ja mam strasznie dużo tych uwag, to nie jest jedna, to jest 50 tysięcy uwag. Ponieważ wiem, że prawdopodobnie w komentarzach teraz się znowu pojawi, tak jak poprzednim razem kiedy Albion, kiedy Ivy, kiedy Albion, kiedy Ivy. Spokojnie, nad tymi seriami pracuję, ale to są serie, które wymagają troszkę więcej czasu. One będą prawdopodobnie na koniec tygodnia, bo muszę je zrobić, zmontować wiecie, cutsceny itp. itd. A tutaj ma po prostu zwykłą rozgrywkę, którą, nad którą nie muszę się wysilać w żaden sposób, bo po prostu gram i gram sobie na tych odcinkach i prawdopodobnie będę i budować, i zmieniać dom i po prostu wszystko, 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 wszystko wszystko robić na odcinkach. Także nie wiem, no na razie mi się podoba, zobaczymy ile to jeszcze wyjdzie z tego i jak wam się będzie podobać ta seria. Także spokojnie fani Albionu Ivy to też będzie na kanale. Także nie stresujcie się! Chociaż no, to, to jest miłe jak tak piszecie. Ale chciałam Was tak uspokoić, informowałam Was o tym, że w tamtym tygodniu nie będzie, ponieważ była premiera dodatku. No w tym tygodniu muszę po prostu odcinki przygotować, bo w tamtym robiłam odcinki związane z premierą dodatku. Także tak, e, trochę czasu mi na to potrzeba. I czy coś jeszcze, łapki, komentarze, to klasycznie, Discord, wiadomo, wspieranie, jeżeli macie ochotę wspierać mój kanał systematycznie, to też macie taką opcję. I przechodzimy do rozgrywki. No i drodzy, mamy już jesień, i tutaj mamy taką kwestię, że Patryk, brudny Patryk, niezbyt umyty, poszedł do pracy. Betty, tutaj zaraz będzie, mam nadzieję, rodzić purchlaczka taka, jo, jaka zmęczona. I w ogóle padnięta. Uwielbiam nową Betty. W sensie skin. Jest taka bardziej dla mnie odpowiednia, betowata. Natomiast porychlaczek przyszedł ze szkoły, więc bardzo proszę Jolly, usiądź sobie. Ty jesteś tu, ty, tak? Czy my mamy coś w lodówce dla um, Jolly? Bo ja zapomniałam, że my mamy. Pff. Kuchenkę tragiczną. Z racji, że biedujemy Tomasz Joli. Tutaj jest jedzenie, zjemy sobie i pogadamy o szkole. Weź porcję i weź porcję. W tej rozgrywce ja bardzo bym chciała sobie spełniać takie aspiracje. Na razie mamy rodzinną rozgrywkę i bardzo chcę Manko w kasie, chociaż nareszcie nadszedł koniec zmiany. Patryk jeszcze nie może pójść do domu. W kasie wykryto Manko. Patryk wie, że do niego wina i musi zdecydować, czy donieść na swojego współpracownika, czy nie dopuścić pary z gęby. Ja bym doniosła, bo ja jestem donosiciel. W takich sprawach i wolno oszukiwać, więc dobra, poprawa oceny mała, bardzo się cieszę. No i co ja chciałam Wam powiedzieć? A, że tutaj spełniam jej i jemu właśnie te aspiracje, które mają, z tym, że ona, jak urodzi dziecko, to jej przerzucę aspiracje na te z wychowywaniem dzieci, prawdopodobnie, że tak będzie najlepiej. Porozmawiaj o deszczu, nie wiem, za co masz ją przeprosić, za co ty miałaby się przeprosić. Oś, uwielbiam rozmowy o deszczu. Platka, pasje, narzekanie, aktywności, czułość, głębokie zamyślenie, przeproś. Nie wiem za co, ale możesz przeprosić, jeżeli faktycznie coś zrobiłaś nie tak swojej córce Jolly. Jolly, taka duża już. Dobrze. I mała, ty bym chciała, żebyś porozmawiała o zabawkach z mamą. Wiesz, taka y, rozmowa przy jedzeniu. O coś mi FPS-y tutaj trochę spadły. Tak na luzie sobie pogadacie. Ewa, no Ewan śpi, Ewan się nie obudzi. Na razie ma drzemkę w tej chwili. Chociaż może i powinien. Osiągnięty drugi poziom umiejętności społecznych. Głosowanie nas nie interesuje. Dobra. To mamy zjedzone. To, to, tak, to, tak. Sprzątniemy sobie. I mała. Myślę, że ty po szkole możesz się trochę pobawić zabawką, bo ty nie będziesz się bawić przed komputerem, tylko będziesz się bawić zabawką. Z racji, że jest deszczowo, nie pójdziesz na plac zabaw ani przed dom, bo tutaj mamy plac zabaw. Słuchajcie, odkryłam to. Aha, aha. Eee, chwila, 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 chwila. O, tu jest, nie? I no, na ten plac zabaw nie pójdziemy, bo jest paskudna pogoda. Ale możesz za to się pobawić zabawką i za chwilę będziesz robić zadania. Mama ci w tym pomoże. Eee, to odłożymy, obudzimy chyba małego. Bo tak, ty się zajmujesz Betty domem. Ty się zajmujesz domem i zajmujesz się wychowywaniem. Mały się obudził, i tutaj uczymy go korzystać z nocnika. Czekaj, kiedy poród będzie już taki brzuch bawielki. Ej, to jest tak nienaturalne. A kiedyś gdzieś widziałam, że był taki mod, który powodował, właśnie, że ten brzuch był bardziej taki normalny. Że, nie wiem. Ale może faktycznie coś jest. Ty się pobaw, bo musisz mieć zabawę. Ty chodź, rób kupę. Się nie buntuj. Opróżnij. Chciałabyś pęcherz. Pęcherz też. No ale opróżniaj. I Jolly ząbek się kiwa. Ruszający się ząb. Ząb się rusza. Po przebudzeniu Jolly odkryła, że rusza jej się. Ząb niedługo wyruszy w siną dal. Także tak. I jeszcze coś chciałam tutaj. Opcje gry. Bo ja tutaj dostępność zmieniałam? Tak, zmieniałam, dobrze. Bo ostatnio oglądałam odcinek, który wam zmontowałam i stwierdziłam, że prawie nic nie widać jak się patrzy na telefonie i faktycznie, że chyba lepiej będzie to tak zrobić. Prawdzie wydaje mi się, że wy znacie w menu jak wygląda Simsów i w ogóle, ale że troszkę powiększę i, i że to będzie raczej plus. Szczególnie jak mam tutaj filtry i, i, i rozmywa wszystkie te napisy, to tym bardziej będzie wam tutaj to lepiej wyglądać. A, także tak. Dobra, mała, mała, mała. Ty masz energii mało, więc choć sobie skończysz już zabawę usiądziesz tutaj, to ja posprzątam, będę miła i posprzątam za Was. Zmywarki tutaj nie mamy. O nie! No gdzie zmywarki nie mamy? Idziemy po zmywarkę przecież. Zawsze jak robię kuchnię, to zapominam albo o zmywarce, albo zapominam o koszu. To są dwie takie rzeczy, które najczęściej u mnie się nie po... Aha, zmywarkę sobie no kupimy sobie na pewno. Tak. Oczywiście, że sobie kupimy. Nie, nic nie kupujemy. Żadnych zmywarek. Nie stać nas na zmywarki. Nie będzie zmywarki w rozgrywce. Chodź. Eee, o. Szkolne rysunki, jak słodziutko. Odrabiaj sobie lekcje. I ten szkolny rysunek powiesimy sobie w domu. Oczywiście, że sobie powiesimy. Obejrzyj, wspominaj, schowaj do wyposażenia. Jakie słodkie! Namalowała się Ivy. To ogląda Ivy ten wie dlaczego. A Iwi nasza. Jeszcze mamy szkolny projekt razem do zrobienia. O ty widzisz, no to będziemy mieć się czym zajmować. E, ty idziesz tutaj pomożesz. Y, przytula przytulas obejmi czule pomóż przy odrabianiu lekcji. A ty, mały, się obudziłeś i wiesz co, ty chodź sobie tutaj układaj na razie, bo i tak twoja. Mamuśka zaraz pójdzie spać, bo jest padnięta, bo jest w ciąży. Myślę, że się twoja siostra tobą bardziej zajmie. Ale siostrze potrzeba pomocy przy odrabianiu lekcji, żeby szybciej je zrobiła po prostu. A ty wziąłbyś awans, dostał czemu oszołomiony? Mgła mózgowa, początek wypalenia. Patryk czuje się oszołomiony z powodu wysiłku umysłowego. Może Pani zrobić sobie przerwę albo poćwiczyć umiejętności kreatywne, zanim mu się pogorszy. Ha? Wypalenie zawodowe? Niedobrze. No, Chciałabym, żebyś ten awans dostał, więc wiesz, wspaniały nauczyciel, nauczanie, Betty jest mistrzynią, mistrzowską instruktorką, dla której najwspanialszą nagrodą jest rozwój uczniów. Mm, dobrze, Betty, ty już padasz, powiedz córce, córka, mm, sorry, muszę iść spać, wiesz, ciąża i te sprawy, za niedługo się urodzi twój brat bądź siostra, jeszcze nie wiemy dokładnie. Mam nadzieję, że ostatnie w tym domu, bo więcej niż trójki nie ogarnę. Dobra. Wiem, że jesteś padnięta. Nie dziwię ci się. Zbyt nieswojo, by to zrobić. Tak ci niewiele zostało, naprawdę? No nic no dobrze. Idź, idź się zdrzemnąć. Obudzimy cię. Ty do której wracasz z tej roboty? O 22. A to za chwilę będziesz. <grywki> Jaki uwalony i wrótny. <grywki> o Jezu. Wysmarowałeś się brudem w robocie. Jeszcze śmierdzi. Do... Jezu, ten to się poświęca, żeby nas było stać na zmywarkę i kuchenkę w domu i do tego rachunki 5000 tysięcy. Ja pierdzielę taki, no ciężko taki wielki dom utrzymać, jak tylko jedna osoba pracuje w Simsach i się gra bez, ko... znaczy, bez kodu, czy bez no w sumie jakbym grała bez kodu, to bym nie takiego wielkiego domu na utrzymaniu. No ale. Poradzimy sobie, poradzimy sobie, coś, nie wiem, zaczniesz. Ty masz jakieś kreatywne rzeczy? Tak, masz kreatywne, więc mógłbyś zacząć malować po prostu. Sztalugę ci kupimy. Będziesz malował, będziesz sprzedawał i będziemy mieć z tego jakieś pieniądze. Myślałam trochę, żeby Betty na przykład pisała, ale pomyślałam sobie, że nie, bo Betty ma centralnie wychowywać dzieci. Wiecie ma zarabiać, ona ma wychowywać dzieci więc pomyślałam sobie, że tak będzie zwyczajnie lepiej otwieramy sobie lodówkę i z lodówki wyciągniemy sobie tost francuski I bardzo proszę, weź porcję dla Ewana potem ty sobie też zjesz zaczął się poród zaczął się poród panika przyszłego rodzina Cho, rodzina, rodzica, chodź, chodź, chodź nierodzinny całus jedziemy do szpitala bo chcę zobaczyć, jak będzie szpital nam działać, więc urodzimy dziecko w szpitalu. E, wyślij w pojedynkę, oczywiście dołączymy, zabieramy ze sobą Patryka, jedziemy rodzić dziecko. Bo, jestem ciekawa, mam już nawet imię, bardzo oklepane, wydaje mi się, ale tutaj żadnych oryginalnych imion i tak nie mamy, więc myślę, że będzie dobrze. Nie dla dziewczynki, bo jak będzie chłopak, to będzie przerąbane, bo nie ma. to wtedy będę myśleć. Ale chcę zobaczyć, czy szpital nam dobrze działa. W ogóle odzwyczaiłem się od tego, że szpital tak brzydko wygląda. Jezu, jakim brzydki. Chodź. Usiądziesz sobie, ty też sobie usiądziesz. Czekamy na lekarza. Ciekawe w ogóle, czy to będzie dobrze działało, w sensie poród. Zrób masaż. Będzie dobrze. Nasze trzecie dziecko. Lekarz, możesz nas przyjąć już? Jest dziewczynka. Ja się bałam, że mi się gra zwiesiła i będę musiała od nowa coś ogarnąć. Dobra, to skoro dziewczynka, to zostanie Sarą. Mówiłam wam, że nic jakiegoś wielkiego, oryginalnego, po prostu będzie miała tak na imię. I jest Sara, masz oczy po... Nowa cecha osobowości, wesoły. Patryk jest ostatnio bardzo wesoły, wszystko idzie zgodnie z planem, a w głowie panuje beztroska. Zaakceptować i Jasne, możesz być wesoły. Jasne, że możesz być. Patrzcie... Mamy maleństwo! Ma zielone oczy, czyli ma oczy po tacie. Pewnie oczy po tacie, włosy po mamie. To tak samo w sumie jak Jolly będzie. Będzie pewnie podobna. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mamy to, mamy trzecie dziecko, więc choć tutaj. Dobra, my teraz chyba będziemy wracać. Ty spełniłaś sobie tutaj pragnienie posiadania trzech dzieci, więc teraz, tak jak Wam powiedziałam, albo super rodzic, albo udany rodowód. 4 godziny, zaufana, trzy razy pomóż dziecku przy odrabianiu lekcji. Dziecko dostaje szóstkę w szkole średniej, dziecko maksymalnie rozwija dowolną umiejętność. A w Super Rodzicu mamy co? 84 poziom umiejętności wychowawczych, skarć swoje małe dziecko lub nastolatka 5 razy. Większość poziom umiejętności wychowawczych, mieć dziecko ze skłonnością do wartości kwalifikującej się do przypisania mu cechy. 70 poziom umiejętności wychowawczych, wejść w tryb Mega Rodzica, mieć dziecko z trzema pozytywnymi cechami wynikającymi ze skłonności. Nie wiem o co, te skłonności z wartościami kwalifikujące się do przypisania cechy mnie trochę męczą, ale zobaczymy. Czwarty poziom umiejętności wychowawczych. Tak czy siak, rozumiem, że możemy już wracać do domu, tak? Tak. Już możemy wracać. I co to będzie za kołyska? Pewnie ta klasyczna. <laughs> Bo nie dałam żadnej. Nie dałam kołyski, wiecie, normalnej. Więc pewnie ta brzydka będzie kołyska. W powrocie ze szpitala, ta oryginalna. Oczywiście, że także ta oryginalna. Ojej, oj, oj, ale dobrze. No, niech będzie. Na razie zostawimy to dziecko tu. Niech sobie będzie. Zresztą będzie raczej z nami spało w pokoju to dziecko na razie. Czwarty poziom umiejętności wychowawczych. Czy ty nie miałaś iść do szkoły, młoda? No właśnie, idź do szkoły. A ty chodź sprzątniesz. Co ty tutaj masz? Kucharskie wspomnienia, poczucie bliskości wobec kogoś. W pobliżu. Ty masz tutaj radość z bycia rodzicem i kupimy ci sztalugę, bo i tak potrzebujesz jakichś kreatywnych rzeczy, więc myślę, że nikt się nie pogniewa, jak tę sztalugę dostaniesz i będziesz mógł sobie malować, więc lecimy tu. Stać nas na sztalugę i powinno nam się to w miarę zwrócić, jeżeli chodzi o finansowo. Stać nas na sztalugę? Ej, nie mówcie mi, że mi nie stać na sztalugę. No. Joj! Już się bałam i miałam takie, no nie, bez jajec, żeby mi nie było stać na sztalugę. Musi mi być stać na sztalugę. Tylko gdzie tę sztalugę umieszczę? Ja już nie ma miejsca tu. A może tu? Będziesz w kanciapie sobie malować. <laughs> Oj, tak, zdecydowanie. Idź. Klasyczny obraz. Duży, klasyczny obraz. I zarób jakieś pieniądze. Znaczy, na tym pewnie stracisz, ale... No, ale dobrze. Młody się obudził. Chodź ty, kochana moja. Najpierw tak. O, bo właśnie my mamy uczyć gdzieś na, ro na rowerze. Zapomniałam, zapomniałam, tylko musimy mieć rower, ale bardziej dla dzieci, nie? Bo mamy tutaj przecież naukę jazdy na rowerze. Och, tak, no coś takiego musi być. To młoda, jak wrócisz ze szkoły. Będziesz jeździła na rowerze, tylko jakimś ładnym. Ten jest ładny. Tylko to jest chyba wersja dla starszych, rozumiem. A ja chcę taką, o. Taki klasyczny. Nie chcę tego. ten jest taki obrzydliwy. Ja miałam taki rower. Nie podoba mi się. <ścoughs> o, o! Boże, będziemy się uczyć jeździć na rowerze jak wrócisz Tata cię pouczy, tata ma wolne w pracy Wreszcie się tobą zajmie Ojciec, tak? Tak, wtorek Mnie też tata uczył malo malować Boże, jeździć na rowerze, więc ciebie też będzie tata uczyć jeździć na rowerze mm, Oho Małe się wścieka To e, pocałuj Sarę w czoło Przytulisz ją I ten dziwny płacz, że się zmienił e, Kołysz gawosz, pocałuj, podrzucaj Przytul, rozmawiaj, uciszaj Pieka nad dzieckiem na karm. Karm piersią. Jutro ma urodziny, jutro ją postarzymy. Na razie niech sobie będzie takim noworodkiem. Tym razem nie będę przyspieszać tego. Ty! Krąż sobie i poczekaj, aż mama ogarnie. Jezus, ja się pluję. Nie lubię tych dźwięków takich plujących się. Uh -huh. no tak, bo nas nie stać na rachunki he, he, he. zaraz mnie z domem całym wyniosą maluj, chłopie maluj bo będziesz w malować dzisiaj, gwarantuję ci trójka dzieci wielka chata, pięć tysięcy rachunki zaraz będzie pół domu sprzedane i zrobimy tak ciebie mm, zmieniły ci a właściwie nie, to by zrobimy po prostu kąpiel z bąbelkami wody na mnie odcięli Wody jeszcze nie. <laughs> ale prąd! Landgrabowie? Oczywiście, że tak. Czy stać nas może na coś handlarskiego? Kreatywny wizjoner? Nie, ale handlarz. Wykonany przez siebie rzeczy za więcej simoleonów. Tak, poproszę. <laughs> I kreatywny wizjoner by mi się jeszcze przydał. Ale na razie niech będzie tak i siedzi w takiej ciemnicy i maluje. Ale przyda nam się, bo wiesz, to sprzedaliśmy za 101, więc jednego Simoleona słownie zarobiliśmy. Więc, no, żeby zapłacić te rachunki, no to, to musisz. Rozpoczął się zlot zapaleńców. Bieda, bieda, bieda. A ty yy, zdobywaj przyjaciół. Dobra, miał Cię uczyć jeździć, tata, ale tata maluje i zarabia pieniądze, więc kochana będzie Cię uczyć mama. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz z tego powodu, że może Cię mama uczyć. O nie, Purchle zaczął płakać. Nie płacz Purchlaku. Nie płacz, nie płacz, bo ja tutaj wiesz, robię ferzlukowe rzeczy jeszcze. Tego jeszcze nie było na odcinku, a ja chcę, żeby to było. Więc idziemy się uczyć jeździć. Okej, okay, tak chyba będzie dobrze. Tak, tak, tu będzie napis, to znaczy ten krzak mógłby się od nas odsunąć. Ale zobaczymy, może ci się uda gdzieś tam pojechać. Aha, i zostawiasz tak dziecko, żeby sobie jeździło samo? Jezu, jak ona fajnie jeździ na tym rowerze! Nie! Gdzie ty wjechałaś? Miałaś uczyć małą. To chodź, potem tutaj wrócisz. W Żu nie ma nikogo chętnego do nauki. A mama nie może ci pomóc? Szkoda, że na tak po krzakach jeździ. Wow. Okej. Okay, no. Okej. Okay, ucz, ucz, ucz. Ucz, ucz młodą. A ty maluj. Malujesz? Malujesz. Sprzedał już mi obraz za 300, więc jest na dobrej drodze, jak widzicie. Z zarabianiem pieniędzy dodatkowych. No, uczuć. Jednak nie? Ale te takie rowerowe dźwięki, pochwal szczerze. Zapytaj o szkołę, ulubione pytanie i okaż miłość. Chwal próby rozwoju, zdoby to odczucie. Bądź taką mamą super, że wiesz. Jo, jaki fajny ten rodzinny przytulas! Ojoj! Albo te okazanie miłości, nie wiem, cokolwiek, po prostu wiesz. Spędź czas z y, najstarszą. Pięknie, no ojciec jest zamknięty i zarabia pieniądze na rodzinę. Patrzcie, tylko 228, co tak mało. Ojciec, weź resztki. Wyrzuć zepsute jedzenie. O, widzisz, wyrzuć zepsute jedzenie. Nie wiem, co my tutaj jeszcze mamy do jedzenia. Podaj kolację, sałatkę ogrodową możesz podać tylko. Można i tak. Ty sobie tutaj skorzystasz, weźmiesz prysznic, usiądziesz, ty mała. Co ty tutaj masz? Baw się w udawanie w domku na drzewie. Oczywiście, idź się bawić. Baw się w udawanie, baw się w udawanie baśniowy zamek. Tak, bo ja zapomniałam jeszcze, że my mamy domek na drzewie. Też fajnie, nie? Ale baw się. Ty przygotujesz nam sałatkę, bo ty i tak do pracy potrzebujesz. Jak skończysz bawić się w udawanie, to sobie weźmiesz porcję. Co masz tutaj? Amy staje się twoją przeciółką. Nie ma problemu, kochanie. Nie ma problemu. Osiągnij trzeci poziom umiejętności umysłowych. Patrz w gwiazdy. Uuu, jakie ty masz fajne tutaj potrzeby. Ty, chodź robić kupę, dziecko. No, nie, no bo się sikasz przecież do tego Pampersa. No chodź, ucz. Proszę wstać. Chodź, uczysz. No. Ty sobie zjesz, pójdziesz sobie tutaj... Skorzystać, i potem będę chciała, żebyś sobie usiadła, i potem będziesz sobie odrabiała lekcje. Twój ojciec, jak się ojciec czujesz? Ojciec, towarzystwo. Sorry, ojciec. No, sorry, bardzo, ale wiesz, ty musisz się tutaj zająć tym i będziesz tutaj robić klasyczny obraz, duży klasyczny obraz. Przykro mi, ale musisz zarobić te pieniądze na dom. Same się nie zarobią. Potem będziesz się w towarzystwo bawić. Jakieś machniemy ci Barbara i też będzie. Rozwiniesz towarzystwo. Dobrze. Ty umieścisz tutaj małego, posadzisz Ewana tutaj. Tak? Piedni. No musisz zarobić stary hajs, bo naprawdę na nic nas nie stać i będzie problem. Weź porcję dla Ewana i weź porcję dla siebie. Nie będę blatów sprzedawać w tym domu. Więc rozwin te umiejętności. A potem będziesz pomagała jej w odrabianiu lekcji. Chyba jej niewiele zostało, ale możesz. Och nie. Już nie może. Zmęczona. No dobrze. To skorzystaj. Możesz zadzwonić do Amy i sobie z nią porozmawiać. Tak. O? Duża pewność siebie. Siła pewności siebie. Simowie dużej pewności siebie nauczyli się wierzyć w swoje umiejętności. Łatwiej wybierają. Nabierają się siebie zaufania nawet wtedy, gdy uczą się na błędach. Mimo to głęboko przyjmują się krytyką. Gdy simowie stają się nastolatkami, że pewności siebie zmienia się w wysoką samoocenę. Simowe dziecko może nabrać pewności siebie albo tracić ją zależnie od rozwijanych umiejętności, wyników w szkole, powodzenia, interakcji towarzyskich, powodzenia, aktywności opartych na umiejętnościach bądź poczuciu pewności siebie czy zawstydzeniu. Na pewno siebie wpływa także krytyka lub pochwała zachowań simowego dziecka ze strony opiekunów. Wow! Fajnie, chodź, śpi. A tu, jak w Simsach 2, dziecko płacze, to od razu ktoś się nim zajmuje. Ale w sumie to dobrze, bo przynajmniej jakoś długo nie płacze. Zaproponuj szalony plan. A ty to sprzedaj kolekcjoner. <laughs> Czy to było za 600? No to teraz, stary, bo jesteś w stanie domu trzymać. Gratuluję. Dobrze, dobrze. Czy możesz malować klasyczny obraz, duży klasyczny obraz, jednocześnie rozmawiając z nią? Czy to jest. Nie no, może niezmysłowy pocałunek, ale postaraj się o dziecko pod prysznicem na pewno też nie. Ale z aktywności, czułość, głębokie zamyślenie. Ożywiona rozmowa? Co w się sensie wiecie, żeby on z nią malował, szło mu tutaj towarzystwo i po prostu sobie rozmawiali jednocześnie. 1299, jesteśmy na dobrej drodze, żeby dom opłacić. Okej, okay. dobra, ty idziesz tutaj, czytaj małemu dziecku do snu. A potem to sprzątniemy, to sprzątniemy, to wsadzamy do lodówki, w której nie ma prądu i wszystko się zepsuje. I będziesz tu, tutaj dalej z przyjaznych. Głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa. I teraz tak, czy nam się uda, czy nie uda opłacić rachunki? Musi się udać. Musi się udać. Ora, kochani, zlitowałam się nad nimi, bo dramat. Miałam tego nie robić, ale już niech będzie. Opłać rachunki, ale następne rachunki musicie już opłacić samodzielnie. Nie ma opcji innej. Po prostu nie ma innej opcji. Następne rachunki musicie samodzielnie opłacić. Ty sobie skorzystaj, eee, wykąp się pięknie. Ty idziesz sobie wziąć prysznic, bo to jest po prostu porażka. To jest po prostu porażka, a ty sobie zaproś może Taku do spędzenia czasu na tej parceli. aby się z Amy zaprzyjaźnić, ale wydaje mi się, że Taku będzie bardziej do ciebie pasować. A ty kiedy masz urodziny młody? Chyba jakoś niedługo. No, za trzy dni. On tak całe życie swoje spędza tutaj na bawieniu się, więc spoko. O, nawet klop się nam zepsuł. O, to jest taku? To chodź, zrobimy sobie działania, dodaj do grupy. Idźcie się bawić w domku na drzewie. Baw się w udawanie z, baw się w rozbitka i. O, Staku się baw. O nie, to ten! Kaj, no przecież powiedziałam ci, że u nas nie będzie romansów między tobą a moją simką, więc oszczędź sobie. Ach, ach, ach. No, przezaproś do środka. Ale tak, ja wiem, nie wydaje mi się, żeby to było dobre. Raczej to nie będzie dobre, Kyle. A ty czekasz na kolegę? Ale to jest świetne. Nie wiedziałam, że to tak wygląda. I to ten domek na drzewie jest w sumie nawet spoko Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak Myślę, że możecie się zaprzyjaźnić A może w przyszłości Kto wie, może będzie was łączyło coś więcej O ile wyrośnie na ładnego chłopaka Bo tego no niestety nie jestem pewna Wiecie, to jest jednak dziecko, nie? Może teraz wyglądać spoko A potem podrosnąć na jakiś koszmarek chociaż może nie będzie tak źle. Ja! Oh, podoba mi się, podoba mi się, bawcie się, bawcie się dzieci. Niech Wam będzie przyjemnie. Ale myślę, że na dzisiaj to już będzie koniec takiej luźnej rozgrywki. Ja sobie idę pogrywać dalej. Oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego. I trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, że ja sobie też będę pogrywać prawdopodobnie prywatnie, więc nie wszystko będzie tak po kolei, po kolei. Ale jeżeli sobie pogram prywatnie i coś zrobię, to na pewno Wam o tym opowiem. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!